Dzisiejsze 3% nagrywam dla Was w Malezji pod jaskiniami Batu, pod posągiem Murugana. 42 metry, prawie 43. Murugana to jest w hinduizmie mega ważna postać, dewa śmierci, wojny. W ciągu najbliższych dni przyjedzie tutaj około miliona Hindusów. To będzie po prostu niezwykle zatłoczone miejsce. A metafora dla nas egzystencji, jak to pierwszy filar tego roku, jest idealna, ponieważ zanim czeka nas nagroda na górze, zanim dojdziemy do nagrody, zanim zobaczymy jaskinię Batu Caves, musimy, jak to w życiu, pokonać, przejdziemy kawałek dalej, bo przed świętem są szybkie. O. Dobra, mamy drugie schody. Ach, bo tu jest down, ok. Tłumaczą, thank you. Tu jest up, świetnie. Zanim dojdziemy do naszej nagrody, jak to w życiu, musimy pokonać 272 schody, 32-35 stopniowym upale. Ja oczywiście spróbuję te schody pokonać jednocześnie mówiąc do Ciebie. Chociaż nie wiem, czy kamera nie będzie za bardzo trzęsła, więc może zatrzymam się tu, gdzie jest cień. Z reguły w naszym życiu, dlatego egzystencja jest dziwna, szara i trudna, ponieważ oczekujemy, większość z nas oczekuje, że życie będzie proste. Oczekujemy, że będą na nas czekały wieczne nagrody, oczekujemy, że wszystko będzie łatwe. Oczekujemy, że jak raz coś rozpoznamy, jak raz się czegoś nauczymy, to automatycznie wszystko będzie później proste. Podczas gdy życie to sinusoida. I nasza egzystencja, możemy mieć taką hipotezę, że nasze codzienne życie po to jest przedzielone trudnościami i problemami, żebyśmy bardziej, to jest moja opinia, że jeżeli mamy ten dołek, mamy ten problem egzystencjonalny, to kiedy spotykamy coś pięknego, jest górka, dzięki czemu doceniamy na zasadzie kontrastu. Możemy też uznać, że nasze życie, jeżeli wierzymy w coś, w Boga, w karmę, we wszechświat, to, że nasze życie to jest jedna wielka próba i test. Powinniśmy być testowani, żeby w tyglu stresu, walki, czasami wojny, doceniasz pokój, kiedy się wojna skończyła. Większość z nas chciałaby tylko żyć w pokoju, ale wiemy to z historii, że bardzo często to właśnie w czasie wojny, w czasie walki, w czasie stresu powstawały największe wynalazki i ludzkość posuwała się do przodu. No dzisiaj oczywiście możemy polemizować, ponieważ większość z Was chyba wie, że dla wielkich państw, takich jak Ameryka, wojna to są miliardy miliardów zarobku, a więc jest to biznes. Czego Was nauczyłem i wytłumaczyłem w książce Hateaholic, że dla wielu hejt stał się dzisiaj biznesem. Kampanie polityczne, gdzie zatrudniasz hejtera za złotówkę od jednego negatywnego wpisu. A więc trzeba się nauczyć wykorzystywać to płynące z wodą gówno, żeby Twój młyn dalej się kręcił, bo nie zwraca uwagi na to, czy jest woda źródlana, czy z gównem, prawda? Ale wracając do naszego pierwszego filaru, który na początku tego roku omawiamy i przez najbliższe 3 miesiące będziemy się przygotowali do marcowego eventu. Pamiętaj, w tym roku są moje 4 ostatnie szkolenia otwarte i przechodzę w 2018 na emeryturę. Mniej więcej co 10 lat robię takie zamknięcie. 10 lat temu zamknąłem branżę IT. Teraz dochodzi 10 lat branża poświęcania 24 na dobę edukowania ludzi, dawania Wam swojego czasu. A więc tak, ten rok jest dla mnie egoistyczny, ten rok moja egzystencja ma być piękniejsza, bardziej przyjemna, a przyszły już w ogóle rewelacyjna. Do tego, co właśnie widzisz, do zwiedzania świata w formie business and pleasure, czyli wyjeżdżania, pracy, prowadzenia biznesu, ale jednocześnie odpoczywania, zmierzałem przez 10 lat mojej marnej egzystencji. 10 lat planów, 10 lat marzeń, 10 lat sprawdzania, ponieważ najpierw to był tydzień wyjazdu, później 2 tygodnie, później zabrałem część teamu, później pojechaliśmy całą firmą, najpierw Europa, Paryż, Szwajcaria, narty, wakacje. A teraz od tego roku grubszy wyjazd na 5-6 tygodni. Najpierw byliśmy kilka dni w Dubaju, teraz jesteśmy kolejny miesiąc w Malezji. Wrócimy w marcu właśnie na fizyczne szkolenie. W styczniu mamy darmowe live'y. Odpal sobie na naszej grupie filaru pierwszego darmowej. Znajdź to na moim profilu lub na fanpage'u Coacha Majka. Są linki. Puściłem Wam już 4. Mini darmowe live'y, za moment również pojawi się oferta na kilkutygodniowy płatny kurs dla tych z Was, którzy będą chcieli te podstawy, które Wam właśnie wyjaśniam pod kątem egzystencji, rozwinąć, przećwiczyć i pójść dalej.
ponieważ dla jednych wystarcza metafora tego, że jeżeli widzisz piękny posąg, jego widać z daleka, później będą piękne jaskinie, ale do pięknych jaskiń potrzeba pokonać 272 schody. Jak widzisz, ludzie schodzą i ledwo dają radę w takim upale, może to być hardkorowe, ale znowu, punkt odniesienia, ponieważ dla nas jest to hardcore, dla nas jest to wejście do jaskini po prawie 300 schodach, a dla ludzi mieszkających w Malezji zima, 30 stopni, człowieku, zimno jest. Niektórzy mają czapki wełniane i swetry. Dla nas jest masakra, leje się, wychodzisz z klimatyzowanego pomieszczenia i leje się z ciebie. Ja tutaj rozumiem klimat ludzi, którzy żyją dookoła galerii. To samo się dzieje w Dubaju, to samo się dzieje tutaj w Malezji. Bo w galeriach po pierwsze jest dużo miejsca, możesz się napić kawy, usiąść, popracować, ale jest klima, jest przyjemnie, jest ładnie. Nasza egzystencja prowadzi nas, to co powiedzieliśmy, po wielu, wielu schodach. Raz jest pięknie, raz jest hardkorowo. Jedno jest pewne. To ty planujesz swoje nagrody. Nie ma tak, że w życiu nagrody czekają same na ciebie, że ktoś coś zaplanował. Musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Twoje podstawowe problemy egzystencjonalne, twój wkurw. How are you, tam ktoś robi live'a. Hi! How are you? This is live? Yeah, live. To which country? Live. Pakistan. Pakistan! Hi, Pakistan! It's Michael from Poland. Coach Mike. Thank you, bro. Właśnie, gość wchodzi, robi live'a w Pakistanie, a więc bardzo dobry pomysł. Ja w tej chwili zakończę 3% niezwykły, który leci na YouTube'a i na Face'a i też odpalę live'a z wchodzenia. Zobaczymy, jak się spompujemy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli to jest Wasz pierwszy, to koniecznie sprawdźcie poprzednie dwa. Sprawdźcie całą serię mojego lustra, która jest na YouTubie i na Facebooku. Sprawdźcie podcasty, pierwszy i drugi sezon, zawsze i wszędzie możesz wszystko. No i oczywiście książki, jeżeli macie ochotę. Guru Kultury, Hejtoholika i nie interesuje mnie, bycie zwykłym człowiekiem. Coach Mike pozdrawia.